Ojciec Święty Franciszek po raz ostatni przed wakacyjną przerwą spotkał się z wiernymi podczas audiencji generalnej. Kontynuował swój cykl kateches dotyczący gorliwości apostolskiej. Papież Franciszek przeniósł dziś nas do Oceanii, kontynentu, gdzie, jak wskazywał Ojciec Święty, za sprawą wielu emigrantów z Europy szybko zakorzeniła się tam wiara w Chrystusa. Wiara, która przyniosła obfite owoce. Jednym z nich była niezwykła zakonnica, założycielka sióstr świętego Józefa od Najświętszego Serca, siostra Mary MacKillop. Poświęciła ona swoje życie kształceniu intelektualnemu i religijnemu ubogich na obszarach wiejskich w Australii. Niech misyjne uczniostwo świętej Mary MacKillop, jej twórcza odpowiedź na potrzeby Kościoła jej czasów, jej zaangażowanie w integralną formację ludzi młodych inspiruje nas wszystkich dzisiaj, powołanych do bycia zaczynem Ewangelii w naszych szybko zmieniających się społeczeństwach. Niech jej wzór i wstawiennictwo wspierają codzienną pracę rodziców, nauczycieli, katechetów i wszystkich wychowawców dla dobra młodych i dla bardziej ludzkiej i pełnej nadziei przyszłości. Ojciec Święty, zwracając się do zgromadzonych na placu świętego Piotra pielgrzymów z Polski, dziękował za modlitwę, którą był otoczony w trakcie swojego pobytu w szpitalu i którą otrzymuje każdego dnia w czasie swojej apostolskiej posługi. Życzył udanych wakacji, prosząc, byśmy nie zapominali w tym czasie o Bogu i dziełach miłosierdzia. Idąc za przykładem świętej Mary MacKillop, bądźcie konkretnymi świadkami Ewangelii dla tych, którzy cierpią z powodu biedy i wojny na Ukrainie. Z serca wam błogosławię. Kolejna audiencja generalna odbędzie się 9 sierpnia po Światowych Dniach Młodzieży, które w tym roku odbywać się będą w Lizbonie.